Państwa bardzo serdecznie. Mamy niedzielę 22 kwiecień 2018, godzina 8 rano. Przyszedłem sobie na pasiekę zobaczyć, co tutaj słychać. I okazuje się, że pszczółki już bardzo ładnie latają. Pomimo, że ula stoją w cieniu, znoszą bardzo duże ilości pyłku z sadów, z drzew owocowych. No, czyli w tym okresie dziewczyny zasuwają, żeby w całej okolicy pozapylać wszystkie drzewka owocowe, żeby ludzie mogli sobie skosztować później pysznych owoców. Te ule tutaj są w cieniu, troszkę mniej latają, ale ruch już jest. Tutaj już powyjmowałem wkładki wylotowe. Bo wczoraj było dosyć gorąco i bardzo mocno wentylowały, no to im pootwierałem już tym, które tak mocno wachlowały. Ładnie sobie latają. Wszystkie rodzinki dostały po nadstawce już na miód. Jedynie ta rodzinka tutaj 14 i tam 21. Coś są słabe. Tamta 21 to jest stara matka tam jest, no to nie dziwię się, ale tutaj jest nowa matka, a coś jakoś im nie idzie. I odstają troszkę od reszty ekipy. Nie mają jeszcze za bardzo ramek na czarno, żeby im dołożyć po korpusiku. Tam w oddali przygotowałem sobie już kilka uli na odkłady, które wkrótce trzeba będzie robić. Najpierw trzeba będzie wychować troszkę mateczek i zrobimy kilka odkładów. Na pewno postaram się to pokazać. A tutaj też mamy taki pusty ulik przygotowany. Ze starą dennicą. Sobie to wszystko wygląda. Trawa momentalnie rośnie. Nie wiem, może z 5 dni temu skosiłem, już jest trawsko. Warszawiaczek sobie ładnie lata. To znaczy pszczółki, które go zamieszkują. Tutaj do tego ula zaglądałem właśnie przed chwilką. Tak, bez dymu, tylko pobieżnie zdjąłem powałkę. I już dość sporo jest może 4-5 ramek. Prawie do końca zapełnionych miodem, także nie jest źle. Jest bardzo fajnie. Jeszcze tutaj pokażę moją jabłoń, taką starą. Jaki niesamowity ruch tam na niej panuje. Przejdźmy. Tu jest moja topiarka do wosku. Może pokażę. Nadbudówek, wszelakie nadbudówki nad ramkami, które wycinam teraz. Zawsze mam tą topiarkę tutaj bardzo blisko. Uzbiera mi się taka kulka, powiedzmy, no to ją tu chlas rzucam. I zawsze, proszę zobaczyć, jaki ładny, piękny wosk. Tutaj mam termometr i ciekawostka. Dawniej miałem przy tej topiarce taką szybę przeźroczystą, ale ona mi się rozbiła przez przypadek i założyłem taką z fakturką z drzwi, gdzieś mi została starych. W każdym razie ta jest gorsza, bo przy tamtej bezbarwnej szybie na tej topiarce osiągałem 105 stopni, a przy tej szybie to maksymalnie 70 tylko, no ale to też wystarczy, żeby wytopić wosk.
Nie wiem, czy już będzie słychać, co tu się na tym drzewie wyprawia. Jeden szum. Pszczoły zasuwają jak pszczoły. Na każdym kwiatku tylko po 2-3 sekundy i następny, i następny. I pyłek na nóżki, i do przodu, i do przodu. Także ktokolwiek obserwował takie pszczoły, może sobie wyobrazić, że nie ma szans stworzenia jakiegokolwiek robota albo czegoś takiego, żeby zrobił tą pracę lepiej i szybciej niż nasze pszczółki. Coś wspaniałego. Ta jabłoń jest taka, że ona co 2 lata kwitnie. W zeszłym roku tylko na jednej gałęzi było troszkę kwiatów, a w tym roku kwitnie cała. Tutaj w tym obrębie bardzo często wieszają mi się rójki, jeżeli jakieś wychodzą. Już kilka lat nie było. Nawet raz w to miejsce przyleciała mi obca rójka. Przepięknie. I w całej okolicy, wszędzie, gdzie jakiekolwiek drzewa są, to takie jest na nich oblężenie. Tutaj domek moich dzieciaczków. A tu moja kamera, którą już pokazywałem. I widok mojej pasieki. To by było na tyle. Żegnam się z Państwem i pozdrawiam.